Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Santa Claus in Trouble, taki świąteczny odcinek, gdyż mamy dzisiaj 6 grudnia i próbuję to nagrać już trzeci raz. Więc jeżeli coś się nie nagra, to cóż. Więc tak, Santa Claus in Trouble to jest gra, która z tego co widzę działa na silniku graficznym podobnym do Kroka, jedynki lub dwójki. Ale no cóż, no niezbyt mam tutaj dużo do gadania, bo nie wiem dobrze praktycznie nic o tej grze. I nie, to nie jest nowy Let's Play, tylko po prostu jednoodcinkowa coś. Ze względu na święta, i będę sobie przechodził tą grę, wiesz. I wreszcie bez lagu, bo Fraps tak obciąża cały mój komputer, że niektóre gry się na serwer to zawieszają. I właśnie dlatego sądziłem, że wypróbuję sobie OBS-a. No i nic nie. Ale pytanie, czy będzie, czy całe nagranie się zapisze w ogóle. To będzie dobre pytanie właściwie. Mówię wam, jak tak kombinowałem z konfigiem tej gry, bo gra ma jedyne co w opcjach, to wybór języka, wybór głośności i tyle. Nie ma rozdzielczości i tak dalej, więc wszystko musiałem praktycznie sam ustawiać, szukać konfigu gry. Później jak wreszcie znalazłem ten konfig gry, to musiałem ją poustawiać, ogarnąć co, jaka liczba znaczy. No serio, full screen to było 1. I weź tu się człowieku, domyśl o co chodzi. Nie kombinowałem z tym, pisałem 0 i było ok. No więc w każdym razie nie będę tej gry 100%, bo mi się nie chce. Będę sobie po prostu przychodził tak na luzie, więc możecie napisać, co dostaliście na Mikołaja. Założę się, że pewnie większość napisze, że jakieś słodycze czy coś, jak na przykład ja. A no cóż, to jeszcze Boże Narodzenie nie jest. Nie spodziewajcie się jakichś nie wiadomo jakich prezentów, jakichś PlayStationów 4 czy Wii W. Cóż, ale ogólnie wiem, że na pewno ode mnie na Boże Narodzenie będzie materiał z testu nagrywania z Wii. Ciekawe, czy jakieś gry od razu, czy po prostu same menu będzie. Ale dobra. Ale szczerze, no soundtrack tej gry może to jest tylko jeden track, bo tak, wygrzebałem w plikach gry i się okazało, że to jest po prostu jeden track, który się zapętla, no ale przyjemny jest, świąteczny bardzo. Już opatentowałem nowy sposób siedzenia. Otóż jeżeli macie jakąś, wiecie, kanapę taką rozkładaną, takie łóżko, tudzież kanapa, składacie ją jako kanapę, jeżeli macie w miarę duży pokój, to sobie przesuwacie do biurka i macie zarąbiście wygodnie krzesło. To jeszcze dodatkowo takie wielkie, że ja nie mogę. Ja to opatentuję. Ciekawe jak mi się będzie na tym nagrywało, ale no właśnie, i właśnie teraz ogólnie nagrywam z tego. Ciekawe jak będzie to wszystko wyglądało. Ale jest to troszeczkę niższe, tak by the way, od mojego krzesła, więc na przykład jakbym robił jakieś live streamy z kamerką, to bym musiał trochę kamerkę obniżyć. Ale cóż, no w każdym razie wygodnie się siedzi. Tylko szkoda, że oparcie mam troszeczkę daleko i to jest inny właściwie problem tego. No ale no cóż, coś za coś. W sumie jestem... pójdę sobie tutaj. Po ten napis CDV, bo CDV to jest ogólnie producent tej gry, albo wydawca. Nie mam pojęcia, bo niezbyt się tą grą interesuje, ale jest ogólnie też druga część. I taka też mała ciekawostka. Chyba do wczoraj... Od zeszłego roku mam materiał. Miałem, bo już go usunąłem. Miałem materiał z tej gry, bo ogólnie z tej gry chciałem nagrać rok temu odcinek świąteczny. Ale jak tak sobie na niego popatrzyłem, taki trochę był. No jego jakość była okropna. Jak pomyślałem sobie, że. Wrzucę go sobie w tym roku. Co tak sobie na niego popatrzyłem. Później sobie popatrzyłem na jakiś mój dzisiejszy film i stwierdziłem, że to jest niczym niebo a ziemia.
po pierwsze, bardziej śmiały byłem. Po drugie... Okej. To znaczy, bardziej śmiały teraz jestem. Po drugie... strasznie tam cicho mówiłem. Po trzecie, było to nieodszumione i nie dało się już tego odszumieć, bo była muzyka w tle. Gdybym miał pracować nad tym materiałem, to szczerze powiedziawszy już coraz bardziej wolę... 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 co ja wolę? Wolę... już... nagrać od nowa, o. Brakowało mi słowa. Ale jak widzicie, no gra co zatrudna to nie jest. No w każdym razie krok jedynka to nie jest. Mogę tyle powiedzieć. Teraz się każdy pewnie zastanawia, kiedy wreszcie mój let's play z kroka dwójki będzie. Otóż tak, no właściwie z kroka już mam wszystko ustawione. Jedno co chciałem jeszcze ustawić to brak full screena, żeby na wszelki wypadek właśnie tym OBS-em nagrywać. Lecz to jest niestety dosyć trudne. Więc... zróbmy tak. Że... ja już obiecałem, że poradźcie klanku trójce będzie portal dwójka. Aha, ogólnie. Newsy takie małe. Przeszedłem całą... Ratchet & Clank, cały Ratchet & Clank Going Mobile, czy tam Going Home, nie pamiętam już jak to się nazywało właściwie. I tak stwierdzam po tej grze, że ona jest przed Ratchet Gladiatorem, znaczy tym Gladiatorem, i dlatego też Going Mobile będzie przed Ratchet Gladiatorem, a nie na odwrót, ani nic w tym stylu. Więc ludzie, którzy się zastanawiali, który z tych let's play będzie pierwszy, to od razu mówię. Going Mobile jest po portalu dwójce od razu. A jeżeli chodzi o dalsze let's play, to zbytnio nie mam planów. Jeżeli chodzi o tego kroka, to się zastanawiałem, czy przypadkiem by to nie wcisnąć między Ratchetem Gladiatorem, a Ratchetem & Clankiem Size Matters. Więc jeżeli oglądacie ten materiał i interesujecie się też moją serią z Ratchetem & Clankiem oraz serią z Kroka, to wypowiedzcie się na ten temat. Bo ewentualnie bym mógł bo mam ogólnie taki plan, że Kangur Kakao po Lego Indiana Jones zrobię. Tak ogólnie to nadal się zastanawiam, czy Lego Indiana Jones kontynuować, ale jeszcze się postaram coś z tym zrobić. Będę się starał, żeby tę serię doprowadzić do końca. Po Lego ma być Kangurek K.O. 1. Później Lego Star Wars prawdopodobnie. I później Kangurek K.O. 2. Po Kangurku K.O. 2 ma być... co ma być? Nie Lego, tylko... nie Lego, tylko... co ma być? Po Kangurku K.O. 2 ma być Lego Star Wars 2... nie, czekajcie. Po Kangurku K.O. 1 ma być Lego Star Wars The Complete Saga. Po The Complete Saga ma być Kangurek K.O. 2. Po Kangurku K.O. 2 ma być... prawdopodobnie Lego Star Wars 3. Co? Jak nie zaskoczyłem. A po Lego Star Wars 3 ma być... a, to rzeczy było prawdopodobne. A po Kangurku K.O. 3 ma być... prawdopodobnie właśnie po Kangurku K.O. 3 zrobię...
Lego Batman najprawdopodobniej, a po Lego Batmanie będzie właśnie Krok dwójka. Tak mogę zrobić. Teraz chwila, moment. Musicie otworzyć drzwi, więc będę musiał to wyciąć. Aby się nic nie... Chociaż chwila. Dobra. Ogólnie jest taki problem z tym Świętym Mikołajem, że on... Dobra, tylko sprawdzę, czy się nagrywa OBS, czy OBS nagrywa. Wszystko pięknie nagrywa. Ale chwila. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Chyba, żeby była synchronizacja jakaś. Ja przepraszam, gdzie mam skoczyć? O Jezu, przepraszam. Przepraszam. Kichnęło mi się. Aha, to była po prostu chyba dodatkowa ścieżka, żeby zdobyć prezenty. Nie wiem właściwie, czy ze 100% w tej grze jest jakiś bonus czy coś, ale chyba nawet jej po prostu nie będę przechodził. Tak dosłownie nie będę jej chyba przechodził nawet. Bo nie widzę jakiejś konkretnej potrzeby, żeby ją jakoś przechodzić czy coś. Ja wiem, jakie tu triki można wymyślać w tej grze przez jej fizykę w sterowaniu. Jak widzicie, nie jest ona... No, nie jest to Wiedźmin. Nigdy w Wiedźmina nie grałem, ale widziałem, jak grałem i wiem, że na pewno to nie jest taki poziom sterowania. Dobra. W ogóle nie wiem, co to chodzi, czy to jest jakiś, nie wiem, dzwonnik z Notre Dame, czy jakiś, nie wiem, gargulec. Co? Myślałem, że można na przeciwników skakać, jak w Mario. Skąd ten Mikołaj jest, skąd są być gruby jak Mario. O Boże, ale pocisk. Ale nie ten Mario filmowy. Ja nie strasznie lubię film Super Mario Brothers. Nie wiem, dlaczego on jest tak bardzo underrated. Czyli niedoceniany, coś w tym stylu. W ogóle wybaczcie, że ja tak często mówię angielskie określenia, czyli właśnie typu underrated i nie umiem ich przetłumaczyć, ale no niestety ja się nauczyłem tych słów i no nie umiem ich dosłownie przetłumaczyć. Znam ich znaczenie, ale tak jakby nie mógłbym znaleźć polskiego odpowiednika albo coś w tym stylu. I po prostu ratuję się tym, że mówię angielskie znaczenia i modlę się, że ktokolwiek zna akurat to samo określenie. Jestem ciekaw, czy ktoś próbował speedrunować tą grę. Jak tak patrzę, to nie byłoby nawet całkiem trudno to speedrunować, bo serio, ta fizyka z tym double jumpem, który z jakiegoś powodu ma Mikołaj, to na sobie można takie cuda robić. Jakby w Minecrafcie był double jump, to wow, ale by się parkury wszystkie fajnie przechodziło. Level design. Level hard. Nie no, ale przynajmniej tej grze nie można zarzucić, że ma jakieś błędy typu przelatywanie przez platformy. To akurat mogę powiedzieć, że jest dobrze zaprogramowana przynajmniej. Ale mówię, co można takie dziury sobie po prostu przeskoczyć i tyle. Ma się na nie kompletnie wyrąbane właściwie. Chciałem powiedzieć coś gorszego, ale bądź to jest Kid Friendly Commentary Channel. Zaraz, tłumaczenie polskie. Filmy z komentarzem odpowiednim dla dzieci. O! Żeby nie było, że ja wszystkich moich określeń nie mogę przetłumaczyć. To proszę bardzo. Myk, myk, myk i ukończyliśmy 7 poziom.
Chyba na moim poprzednim filmie, tego sprzed roku, chyba doszedłem do chyba 10 albo 12, ale nie wiem dokładnie ile jest tych poziomów. Powiedzmy, że to jest to, że po prostu cud, to świąteczny cud, że udało mi się znaleźć polską wersję tej gry. Nawet już nie pamiętam, skąd ją wziąłem. Skąd wytrzasnąłem. No ale skąd wytrzasnąłem, no Jezu, no wgłębiać się w to nie będę. Ale serio, ludzie. Próbowałem to ustawić 1720p, udało mi się tylko dlatego, że grzebałem w tym pigu. Sądzę, że gdybym sam próbował to zrobić, to byłoby źle. Więc nie, spróbuję jeszcze te właśnie Lego uruchamiać w okienku. Znaczy nadal w 720p, tylko że po prostu w okienku. I zobaczymy, jak to się zrobi, bo jestem szczerze powiedziawszy ciekaw, jak to będzie wyglądało. Bo po pierwsze, nie będą wam spadać klatki, jak na przykład na Lego Indiana Jones. To jest chyba najlepszy taki przykład. No nie wiem, no i dlatego ogólnie wolę konsolę, że nie musicie się bać, że po prostu macie za sobą konsolę, bo teraz to jest tylko różnica, czy macie PS3 czy PS4, o kurde. A... wiedziałem. I knew it. Ale tu teraz... Ale teraz to zbytniej różnicy nie ma praktycznie, bo gry te same wychodzą, tylko grafika jest lepsza. I dlatego LEGO Dimensions będę nagrywał, jeżeli kiedykolwiek będę nagrywał LEGO Dimensions, bo na serio jestem podjarany tą grą, to będę nagrywał ją z PS3, bo po pierwsze nie mam PS4, po trzecie, po drugie znacznie, ich sobie nie umiem liczyć. Po trzecie nie widzę żadnej praktycznie różnicy poza grafiką. Dla mnie grafika nie jest najważniejsza, najważniejsza jest rozgrywka. Więc ja dziękuję bardzo, jeżeli ktoś uważa inaczej. No patrzcie na tą grę, no. Ona nie zachwyca jakoś graficznie, no powiedz sobie szczerze, no jakiś, nie wiem... No, nawet bym nie mógł tutaj... nawet Gothic lepiej wyglądał w tej gry, ale no... Rozgrywka nawet jest fajna, przyznam. No ja wyobrażam sobie, że jakiś rodzic by to kupił 7-latkowi, czy tam... 3-latkowi, to sądzę, że by mu się podobało, niezależnie od tego, jaka by była grafika. Nie by tam różnicy nie robiło, gdyby na przykład, nie wiem, rodzice by mi kupili, nie wiem, Super Mario Brothers, a nie wiem, Watch Dogs. Po pierwsze, nie interesuje się Watch Dogs, po drugie, drugie nie wiem, ale no... No cóż, no to jest właśnie dowód, że grafika się nie liczy. Bo dla mnie lepsza rozgrywka jest na przykład w Super Mario Brothers niż w takim Watch Dogs. Więc to chyba mówi samo za siebie. No tak, jeszcze dzisiaj postaram się ukończyć ten mój poradnik dotyczący emulatorów na PSP. Jeżeli wszystko będzie po mojej myśli, to jeszcze dzisiaj go prześlę, ale jako już dzisiaj też będę prowadził livestream z Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, to sądzę, że trzeba będzie, że najpóźniej wyślę to w poniedziałek, ten mój poradnik. No mogę wam powiedzieć, że o właśnie, tu utknąłem, w tym poziomie utknąłem. Bo nie mogłem nadążyć. Ale teraz to ja mam doświadczenie. Przeszedłem raczej tutaj Clanka 2 niedawno, teraz to ja mam doświadczenie w takich grach. Ba, przeszedłem nawet raczej tutaj Clanka 1. Jakie wyróżnienie, Boże. Przyszedłem raczej tutaj Clanka 1, ja jestem pro.
teraz nie mogę zginąć. Będę musiał to wszystko powtarzać od nowa i będzie dupa. Więc chyba ten odcinek będzie 40 minut, bo jakieś, nie wiem, chyba 10, a zresztą do pół godziny, to tam będzie 20, chyba 6 minut. Ciekawe tego. Zawał. I myk. You must get in me. Dziwię się, że Mikuś może tak, wiecie, nadążać za tym. Hello? Platforma? Ale to jest, wiecie, tak wynerwiające, że jak się skacze, to automatycznie kamera się podnosi. To jest wynerwiające właściwie. Wow. Jakbym był dzieckiem, to bym się nigdy nie domyślił, że tak muszę, trzeba to zrobić. Dobra, poziom 10. Tu jest dla mnie nowość. Tamte poziomy do 9 znałem. Tutaj już jest kiepsko. Dobra, chyba przejdziemy jeszcze ten poziom i skończymy nagranie. Nie! Uff. No i właśnie to jest głupie, że ja nie widzę, czy ja właściwie wylądowałem na to i się po prostu skoczyłem drugi raz, czy ja czegoś innego nie zrobiłem. Wpisz nazwisko. Nie będę pisał nazwiska, wpiszę imię. Tak, nazywam się Pix. Ale dobra. Będziemy to napisać. Nie wiem, jak to właściwie zdobywać nowe życie. Nie wiem, czy to właściwie ten napis chyba celu nie daje. Nie daje żyć. Jeżeli jeszcze raz tutaj umrę, to chyba już skończę odcinek, bo nie widzę potrzeby, żeby tą grę dalej przychodzić, że dalej ją męczyć. Bo nie jest ona zbyt ciekawa. Żadnych emocji, żadnych wybuchów tu nie ma. Więc... chyba po prostu ją zakończymy. Dobra, ostatnie życie. Ja już tu się nawet nie staram zbytnio. No nie. I maskerini. Tu. Ale to trzeba przyznać, muzyka trzyma poziom. Fajna taka świąteczna. Mogę się rozsiąść wreszcie na moim krześle. A nie, że... mam jakiś problem z miejscem, na serio moje... jakbyście zobaczyli moje normalne krzesło, to jest takie jakby normalne kuchenne krzesło do stołu. Tylko jeszcze z poduszką i z bluzą, żebym miał jakieś miękkie oparcie. I to jest moje krzesło. Tak, będę musiał zainwestować w jakieś nowe krzesło. Kiedyś. A tam do tego mi się nie śpieszy, a już szczególnie jak znalazłem taki patent, to... to też zbytnio... jakoś mi się nie śpieszy. O Jezu, jak ja mam to przeskoczyć? No właśnie, więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego... czegoś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wszystkim wesołych świąt, do jutra albo do dzisiaj jeszcze, bo nie wiem, jak z tym poradnikiem będzie, live streamem. Więc na razie cześć, pa pa!